Witam. Witamy w części drugiej. Witamy Państwa. Gotowania z Panem Krzysztofem. Krzysztof podróży. Co Pan teraz robi? Wlałem olejku znowu do patelni, żeby się podgrzała. Zamykam. Patelnia niech się grzeje. Maszynka włączona. Zaraz jak podgrzeje się olejek, znowu mięsko następne leci do tej. Jak się nazywa? Do... Na patelni. A, mógłby Pan pozdrowić w sumie ludzi. Dawaj. Wprawdzie mało nazbierało się. No ale cóż. Nie od razu Rzym zbudowali. Tak jest. Przewróć na drugą stronę. Tylko. Już. Ja wiem, ja sam zrobię. Nie ma się. Już mam. Szanowne Państwo, idę sobie kroczkiem takim ważnym, bo jeszcze jest czas na wrzucenie mięska. Szanowne Państwo, teraz chcę pozdrowić w drugiej połowie części robienia mięska tego. Tylko nie powiem, jakie to mięsko, nadal mówię, bo dla Was to i pierwsza, i druga część, zagadka. Pozdrawiam Pana Marka Repka, Pana Miłosza Dzieckowskiego, Piotr Kowalczyk dla babci i kobiety Piotra. Z całego serca przysyłam noworoczne święta, zdrowia, szczęścia, wszystkiego najlepszego, pomysłności, ażeby 2018 rok przyniósł dla Was dużo, dużo zdrowia, szczęścia, wszystkiego najlepszego. Szanowny Boże. Czy coś, olej się już trochę nagrzał, czy nie? Nie, jeszcze. Jeszcze? Widzisz, jak ja umiem sprawdzać? Patrz. Ręka. No ale Pan nie wkłada tam ręki. Ręki tam nie, ale jak idzie ciepło na rękę, otwierasz tak, przykładasz. Jeszcze nie ma ciepłości. Jeszcze musi dobrze się podgrzać się olej. To będą chyba trzy części. No chyba tak. No może niech Pan opowie o gospodarstwie. To proszę. Jaki Pan zwierzątka hodował, które teraz robimy? Co to za zwierzątka? Jednak Panie redaktorze, chcesz wyciągnąć ode mnie tą tajemnicę, żeby ludzie wiedzieli, jakie ja zwierzątka hodował, tak? Czy to były duże, czy małe? To były, powiem tak, no sporowate. Nie powiem, jakie to było, bo zaraz każdy zgadnie, ale powiem tak, sporowate. Uszy mieli, ogonki mieli, nóżki mieli, oczki mieli. Lamy! Tajemnica? Tajemnica! Ale hodowałem bardzo, bardzo dużo. Od razu powiem. Od razu powiem, że bardzo dużo hodowałem tych zwierzątek, co tu jest na stole. Bardzo dużo hodowałem i różne kolory były. I skórka szła na wyprawkę, a mięsko do jedzenia szło. Bo to te zwierzątka się je. Ja bym zgadł, ale też... Nie mogę powiedzieć. No, jeżeli Pan redaktor zdradzisz, to Pan będzie wiadomo, kim u mnie. A ja chcę, żeby ludzie zgadli, a zwłaszcza młodzież moja ukochana, żeby zgadła, czego, jeszcze raz powtarzam, z czego tutaj leży to mięso, z jakiego zwierza? Bo to jest zwierz, od razu powiem, że gryzie trawkę, gryzie konoczynkę, buraczki je, a nawet zboże je, nie nawet tylko zboże je, owiec je, pszeniczkę je, ziarenko, sianko je, pościeła się słomką. Koza. Może i koza to jest, a dalej nie powiem, ale powiedziałem, że łapkę miała. Koza ma łapkę? Łapkę tylko skrzydełka, przepraszam. No koza ma łapkę. No. Uszka ma? Ma. Ogonek? Ma. Sierść ma na wyprawkę? Ma.
Ma, no. I to bardzo ciepłą. Ma. A właśnie, kozy pan hodował? Albo owce? Owce tak. Owce tak. Tak. I to dużo owce. A kto strzyk je? Proszę? Kto je strzygł? Ja z tatusiem. Może pan opowiedzieć, jak się strzyże owce? To trzeba mieć takie specjalne nożyczki. Bierze się owce pomiędzy nogami, owieczkę albo baranka, to obojętnie. I czy od tyłu chcesz zacząć, czy od główki chcesz zacząć, ale najlepiej od tyłu. I nożyczkami zaczynasz strzyc, tak jak człowieka, obcinasz włosy, tak samo i obcinasz wełnę dla owieczki. Czy pan przerabiał tą wełnę z tatusiem, czy sprzedawaliście? Tak, wełna się przerabiała na babcia. Właśnie chciałem się zapytać, czy domowym sposobem? Tak, domowym sposobem, od razu powiem. Przerabiało się z tego powodu, że nie wiem, czy od razu dla pana redaktora powiem, czy to jest kołowrotek. No, ja mniej więcej wiem, i krosna. Wiesz pan, tak? To na kołowrotku przędło się wełnę. I wychodziło z tego nić. A to przędła babcia na kołowrotku. I mamusia robiła to. Bo to robota była wieczorami sobie, siadali sobie, śpiewali sobie piosenki. Tam jak teraz po Bożym Narodzeniu, to kolędy śpiewali sobie po cichutku sobie w pokoiku czy tam w kuchni. Czyli strzygło się owce? Nożyczkami. Na kiedy? W jakim okresie? No, gdzieś tak na wiosnę. Na wiosnę, żeby... bo zawsze na wiosnę się strzyże, gdzieś tak w marcu rozpoczynało się strzyżenie już owiec. O, ja wiem. Dobra. Gdzieś tak pod koniec marca, gdzieś tak koło 15 marca zaczynało się, a nawet w kwietniu, to zależało od pogody, jeżeli śniegu jest. Jak taka, jak dzisiaj pogoda, to żeby gdzieś tak 15 marca już można strzyc owce. Można, śmiało, ale jeszcze nie mamy marca, tylko mamy styczeń. Ale przypuśćmy, ja taki przykład dałem, że mamy marzec i mamy 15 marca, też, a taka pogódka, to można strzyc śmiało owieczki, do chlebka wpuszczać jeszcze owieczki i one są gołe, fajnie wyglądają owieczki i wtedy wełnę tą do domu się przynosiło się i babcia z mamusią, kołowrotek i przędli sobie wełnę na kołowrotku na nić, a później babcia robiła skarpety, rękawice, czapki, robiła o takie, o jak podejdę do redaktora, o zaraz pokażę, tylko zdejmę z główki redaktora czapeczkę, przepraszam bardzo, o takie, o nawet to robiła, o z wełny owcej. Ale to ciepła wełna. Jest. Proszę? Ciepła. No, to jest wełna normalna, proszę bardzo, to jest wełna owca. Było to cieplejsze jak ta czapka, co ja trzymam od pana redaktora Meksykano w ręku czapkę. Ale to była normalna owca wełna. To co, a rękawice jak się zrobiło, przypuśćmy palczatki, czy z jednym palcem babcia robiła rękawice na zimę, to i skarpety robiła nawet. Skarpety z owczej wełny są ciepłe, z tego co wiem, bo w Górale sprzedają nawet takie. Tak. A jak jeszcze z prawdziwej, normalnej owczej wełny, co wełna się obszyży się z owcy i dopiero świeża przerobiona na nić,
tkana na kołowrotku, to nie tkana, ale pszenna, bo to się pszędnie na kołowrotku, to ona jest dopiero świeża, pana mięciutka, jak nie wiem co. Nie wiem, czy pan, panie Meksykano, powiem panie Jarosławie, czy pan miał rękawicy z wełny owczej na ręku? Miałem skarpetki. A, skarpetki miał pan, tak? Ciepłe. Ale to akuratne z wełny owczej? Tak. Tak, w Tatrach kupowałem, w Zakopanem. A tutaj masz pan? Przywiózł? No gdzie? Już dawno to było. A. Dawno się zużyły. A, ja myślałem, że pan masz tutaj jeszcze. A ja jeszcze tutaj mam w domu, pokażę. Skarpety normalne z owczej wełny. Jak wygląda skarpeta. Ja jeszcze tu mam prędki, jak mamusia tu robiła, jeszcze kupowała w sklepie tę nić, ale to ta nić co w sklepie, powiem tak, ta nić co w sklepie mama kupowała, to nie dokaże nici owczej normalnej z owcy, powiem, od razu powiem dla was, szanowny państwo, bo powiem tak, owcza wełna to jest naprawdę taka elegancka, miękka to, a tutaj to co sprzedają pod sklepami, te kobietki takie tony dodają, sztuczny nić dodają do tej wełny i to wychodzi taka, ta skarpeta prędko się niszczy i tak dalej. Powiem tak, w normalnej owczej wełny zrobić skarpetę, to nosisz prawie rok. A nawet i więcej nosisz. Tylko też trzeba prać i tak dalej, trzeba prać. Ale rok to przenosisz. Rękawicy też tak samo. A ciepłe jak nie wiem. Może być... No 30 to nie mroz, ale gdzieś tak 15, 10 stopni mrozu i ręka nie zmarznie. Jak nałożysz rękawice z owczej wełny, to cieplutko w rękę jest. Ja chodziłem do szkoły podstawowej tam w Wilkowie, miałem, babcia robiła mnie z owczej wełny i skarpety i wszystko, to ja sobie szłem, to ja sobie gwizdałem sobie. Normalnie nie było w nogi gorąco, jak przychodziłem do domu, to zajmowałem skarpety z wełny, nakładałem sobie kapcie w domu, bez tych, a babcia mówi, a co ty robisz, mnóżka? Ja mówię, bo babciu, bo ja, nogi mnie spotnieli, ja muszę trochę, żeby nogi powietrze dostało, bo cieplutka wełna. To babcia zaraz, jeszcze byłem małym dzieckiem, to babcia zaraz przepierze te, czyste da dla mnie i znowu ciepło w nogi. Idę z kolegami, przyjdą, odrobię lekcję, wszystko. Najpierw, bo tatuś mówił, żeby lekcję odrabiać, pierwsza. Odrobię lekcję, wszystko. Przyjdą, choć na kolei mieszkali, ale przychodzili lepsi kolegi, koleżanki. Na sanki, na łyżwy, bo był takie jeziorko, był stawek. I sobie nakładaliśmy łyżwy i sobie jeździliśmy. Z górka była, zjeżdżaliśmy z sanek, na nartach jeździłem. Takie... przypinane jeszcze starodawne narty były, jak pamiętasz może Meksykano, czy miałeś, czy nie, takie starodawne narty? Nie, no ja za młody jeszcze byłem, takie ja... drewniane. No drewniane, wiesz, a ja już miałem te narty i brat miał narty i jeździliśmy na nartach tam z górki. Śniegu się, jak śnieg jest, musi być śnieg i wtedy tatuś odwrotnie bronami równo śnieg, żeby był pięknie zrobiony i przypuśćmy jedziesz tu górka, jedziesz do dołu, później wyskok, górka, później znowu górka i tak się zjeżdżało się sobie i było nasze zajęcie później, bo byliśmy gdzieś tak do godziny 12, pierwszej. A później, jak trzeba, to i krowy się doiło się, obrządek się robiło się pierwsza, pomagało się dla rodziców. Ja powiem tak, z bratem swoim, starszym, Bogumiłem,
bardzo lubiłem co robić? Krowy doić. Ja biłem się, nie biłem się, ale powiem tak, było za zadanie, kto pierwszy wydoi ile krów, a było 24 krów. I my te krowy razem z bratem doiliśmy. Doiliśmy krowy na wsi, fajnie było. Później bez kantaru, bez łózeczek, z paspiska, jak wiosna, przyprowadzało się koniczki, krówki przyganiało się, owieczki przyganiało się do domu. Albo chodziło się patrzeć, czy trzeba było czasami owieczki na łańcuchu polować, bo czasami owieczka pójdzie tam, gdzie nie trzeba, to owieczkę trzeba było wziąć normalnie, tak krowę polować. Łańcuszki mieli, ale nie taka grube jak na krowy, tylko cięższe. I paliki mieli i sobie owieczki chodzili też na pasisku razem z krowami i sobie trawkę jedli. A przychodzi się obiadek, to idzie się na pasisko, pierwsze krowy się przepolowuje, a później owieczki dalej się przepolowuje się, bo owieczki lubili konuczynę, lubią bardzo, to na konuczynie owieczki z rana, ale tak gdzieś do godziny 8 rano krowy i owieczki się nie wyganiały, bo na rosy nie można wyganiać, bo może